Księga Westeros, rok 281, znany jest jako rok fałszywej wiosny. Prawie od 2 lat zima trzymała ziemię w lodowatym uścisku, ale teraz wreszcie śniegi topniały, zieleniły się lasy, dni się wydłużały. Choć białe kruki jeszcze nie przyleciały, wielu nawet w Cytadeli, w Starym Mieście, uważało, że koniec zimy jest na wyciągnięcie ręki. Podczas gdy od południa zaczęły wiać ciepłe wiatry, lordowie i rycerze z całych 7 królestw zmierzali w stronę Harrenhal, by wziąć udział w wielkim turnieju Lorda Wenta na brzegu Oka Boga, który zapowiadał się jako przedsięwzięcie największe i najwspanialsze od czasów Egona Niespodziewanego. Wiemy wiele o tym turnieju, gdyż to, co działo się pod murami Harrenhal, zostało spisane przez wielu kronikarzy i zapisane w wielu listach i zeznaniach. Jednak jest jeszcze wiele rzeczy, których nigdy się nie dowiemy, ponieważ nawet podczas gdy najwięksi rycerze 7 królestw walczyli na arenie, w salach zaklętych zamku Harrena Czarnego oraz w namiotach i pawilonach zgromadzonych lordów toczyły się jeszcze inne, bardziej ryzykowne gry. O prawdzie dowiedziało się tylko kilka osób, z których część już dawno przekroczyła próg tego śmiertelnego świata i będzie musiała na zawsze trzymać język za zębami. Dlatego też, pisząc o tym fatalnym zgromadzeniu, sumienny badacz musi zadbać o oddzielenie faktów od fantazji, wyznaczyć ostrą granicę między tym, co jest wiadome, a tym, co jest po prostu domniemane, sądzone lub zasłyszane. Co było wiadome? Turniej został po raz pierwszy ogłoszony przez Waltera Wenta, lorda Harrenhal, pod koniec 280 roku, niedługo po wizycie jego młodszego brata, Sir Oswella Wenta, rycerza Gwardii Królewskiej. Z góry wiadomo było, że będzie to wydarzenie o niezrównanym splendorze, gdyż lord Went proponował 3-krotnie większe nagrody niż podczas wielkiego turnieju w Lannisporcie w 272 roku, zorganizowanego przez lorda Tywina Lannistera z okazji 10. roku panowania Erysa II na żelaznym tronie. Większość uznała to po prostu za próbę przewyższenia byłego namiestnika przez Wenta i zademonstrowania bogactwa i świetności jego rodu. Wielu jednak uważało, że to tylko podstęp, a Lord Went to tylko pachołek. Twierdzili, że jego lordostwo nie ma funduszy, by wypłacić tak wspaniałe nagrody. Ktoś inny musiał za tym stać. Ktoś, komu nie brakowało złota, ale wolał trzymać się w cieniu, umożliwiając lordowi Harrenhal zdobycie chluby za organizację tego wspaniałego wydarzenia. Nie ma żadnych dowodów na to, że taki sekretny gospodarz kiedykolwiek istniał, ale w tamtych czasach przekonanie to było szeroko rozpowszechnione i pozostało do dziś. Ale jeśli rzeczywiście istniał jakiś cień, to kim on był? I dlaczego utrzymywał swoją rolę w ukryciu? Przez lata padło kilkanaście nazwisk, ale tylko jedno wydaje się naprawdę przekonujące. Rhaegar Targaryen, książę Smoczej Skały. Jeśli dać wiarę tej opowieści, to książę Rhaegar nakłonił lorda Waltera do urządzenia turnieju, wykorzystując w tym celu brata lorda, Sir Oswella. Rhaegar zapewnił Wentowi złoto wystarczające na wspaniałe nagrody, by sprowadzić do Harrenhal jak najliczniejszą grupę lordów i rycerzy. Podobno książę nie był zainteresowany turniejem jako turniejem. Jego zamiarem było zebranie wielkich lordów królestwa w coś, co przypominało nieformalną Wielką Radę, aby przeanalizować metody i środki uporania się z obłędem jego ojca, króla Erysa II, być może poprzez regencję lub przymusową abdykację.
Ten turniej, jeśli rzeczywiście miał taki cel, był niebezpieczną grą dla Rhaegara Targaryena. Choć niewielu wątpiło, że Aerys odszedł od zmysłów, wielu wciąż miało uzasadnione podstawy, by sprzeciwić się jego usunięciu z żelaznego tronu, gdyż niektórzy dworacy i radni zyskali bogactwo i władzę na skutek kaprysów króla i zdawali sobie sprawę, że stracą wszystko, jeśli książę Rhaegar dojdzie do władzy. Szalony król nieraz okazywał okrucieństwo, co najlepiej widać było, gdy palił tych, których uznawał za swoich wrogów, ale potrafił też być rozrzutny, obsypując ludzi, którzy mu się podobali, wyróżnieniami, stanowiskami i ziemią. Mali lordowie, którzy otaczali Aerysa II, wiele zyskali na szaleństwie króla i chętnie korzystali z każdej okazji, by mówić źle o księciu Rhaegarze i rozpalać podejrzliwości ojca względem syna. Głównym zwolennikiem szalonego króla byli trzej lordowie z jego małej rady: Carlton Chelsted, starszy nad monetą, Lucerys Velaryon, starszy nad okrętami, i Simon Stoutont, starszy nad prawami. Zaufaniem króla cieszyli się także eunuch Varys, starszy nad szeptaczami, oraz mądrość Rosard, wielki mistrz cechu alchemików. Poparcie księcia Rhaegara pochodziło od młodszych dworzan, w tym lorda Johna Conningtona, Sir Milesa Mutona ze Stawu Dziewic i Sir Richarda Lonmoutha. Zaufaniem księcia cieszyli się także Dornijczycy, którzy przybyli na dwór z księżniczką Elią, a zwłaszcza książę Lewin Martell, wuj Eli i jednocześnie zaprzysiężony brat Gwardii Królewskiej. Jednak najpotężniejszym ze wszystkich przyjaciół i sprzymierzeńców Rhaegara w Królewskiej Przystani był bez wątpienia Sir Arthur Dayne, Miecz Poranka. Wielki Maester Pycelle i Lord Owen Meriwether, namiestnik króla, mieli za zadanie utrzymać pokój między tymi frakcjami, nawet jeśli ich rywalizacja stawała się coraz bardziej jadowita. Pycelle napisał w liście do Cytadeli, że rozłamy w Czerwonej Twierdzy przywodzą mu na myśl sytuację sprzed tańca smoków, sprzed 100 lat, kiedy to nienawiść między królową Alicent i księżniczką Rhaenyrą podzieliła królestwo na dwie części, co wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Ostrzegał, że 7 królestw może czekać podobnie poważny konflikt, jeżeli nie uda się wypracować kompromisu, który usatysfakcjonuje zarówno zwolenników księcia Rhaegara, jak i króla. Jeżeli pojawiłby się jakikolwiek dowód na to, że książę Rhaegar spiskował przeciwko ojcu, lojaliści króla Aerysa z pewnością posłużyliby się nim, by wywołać upadek księcia. Rzeczywiście, pewna część ludzi króla sugerowała nawet, że Aerys powinien wydziedziczyć swego nielojalnego syna i mianować jego młodszego brata sukcesorem żelaznego tronu. Tymczasem książę Viserys miał zaledwie 7 lat i jego ewentualne wstąpienie na tron z pewnością oznaczałoby regencję, w której oni sami rządziliby jako regenci. W takiej atmosferze trudno było się dziwić, że wielki turniej lorda Wenta wzbudził wiele podejrzeń. Lord Chelsted namawiał króla do zakazania go, a lord Stoughton poszedł jeszcze dalej, sugerując zakaz organizowania wszelkich turniejów. Takie wydarzenia były jednak popularne wśród ludu, a kiedy lord Meriwether ostrzegł Aerysa, że zakazanie turnieju uczyni go jeszcze bardziej niepopularnym, król wybrał inną drogę i ogłosił, że zamierza wziąć w nim udział. Był to pierwszy raz, kiedy Aerys II opuścił bezpieczną Czerwoną Twierdzę od czasu obrony Duskendale. Bez wątpienia uważał, że jego wrogowie nie ośmielą się konspirować przeciwko niemu pod jego nosem. Wielki Maester Pycelle powiedział, że Aerys miał nadzieję, iż jego pojawienie się na tak wielkim zgromadzeniu przyczyni się do odzyskania miłości ludu. To był poważny błąd w kalkulacji, jeśli takie były intencje króla.
Wprawdzie jego przybycie sprawiło, że turniej w Harrenhal stał się jeszcze wspanialszy i bardziej prestiżowy, przyciągając lordów i rycerzy z każdego zakątka królestwa. Jednak wielu z przybyłych było zszokowanych i przerażonych, gdy zobaczyli, co stało się z ich władcą. Długie, żółte paznokcie, splątana broda i pasma niemytych, zmatowiałych włosów uzmysławiały wszystkim stopień szaleństwa króla. Erys potrafił w mgnieniu oka przejść od radości do melancholii, a wiele relacji z Harrenhal mówi o jego histerycznym śmiechu, długim milczeniu, wybuchach płaczu i nagłych atakach szału. Przede wszystkim król Erys II był podejrzliwy. Podejrzliwy wobec własnego syna i dziedzica, księcia Rhaegara. Podejrzliwy wobec swojego gospodarza, lorda Wenta. Podejrzliwy wobec każdego lorda i rycerza, który przybył do Harrenhal, by wziąć udział w rywalizacji. A jeszcze bardziej podejrzliwy wobec tych, którzy zdecydowali się na nieobecność, z których najbardziej znany był jego były namiestnik, Tywin Lannister, lord Casterly Rock. Podczas ceremonii otwarcia turnieju król Erys zrobił wielki publiczny pokaz inwestytury Sir Jaima Lannistera jako zaprzysiężonego brata jego gwardii królewskiej. Przed królewskim pawilonem młody rycerz złożył śluby, klęcząc na zielonej trawie w swojej białej zbroi, podczas gdy połowa lordów królestwa się temu przypatrywała. Gdy Sir Gerold Hightower podniósł go i zarzucił mu na ramiona biały płaszcz, publiczność zaczęła wiwatować, gdyż Sir Jaime był bardzo podziwiany za odwagę, waleczność i sprawność w posługiwaniu się mieczem, zwłaszcza w krainach zachodnich. Wprawdzie Tywin Lannister nie zgodził się na udział w turnieju w Harrenhal, jednak dziesiątki jego lordów chorążych i setki rycerzy były pod ręką i wzniosły głośny i pożądany wiwat na cześć nowego i najmłodszego zaprzysiężonego brata z Gwardii Królewskiej. Król był uradowany. W swoim szaleństwie wierzył, że to właśnie jemu oddają cześć. Niedługo potem zaczął mieć poważne obawy co do swojego nowego protektora. Jak opowiada wielki maester Pycelle, królowi przyszło do głowy, by wprowadzić Sir Jaima do Gwardii Królewskiej jako formę upokorzenia swojego starego przyjaciela. Jednak dopiero teraz, z perspektywy czasu, jego wysokość zrozumiał, że odtąd będzie miał syna lorda Tywina u swego boku dzień i noc, z mieczem u boku. Myśl o tym przeraziła go tak bardzo, że ledwo mógł jeść podczas wieczornej uczty. Erys II wezwał więc do siebie Sir Jaima i nakazał mu powrót do królewskiej przystani, by strzegł i chronił królową Rhaelle i księcia Viserysa, którzy nie towarzyszyli królowi w wyprawie. Lord dowódca, Sir Gerold Hightower, zaoferował, że pójdzie w zastępstwie Sir Jaima, ale Erys mu odmówił. Dla młodego rycerza, który bez wątpienia liczył na wyróżnienie się w turnieju, to nagłe wygnanie było gorzkim rozczarowaniem. Mimo to Sir Jaime pozostawał wierny swoim ślubom. Natychmiast wyruszył do Czerwonej Twierdzy i nie odegrał już żadnej roli w rozwoju wydarzeń w Harrenhal. Na przestrzeni 7 dni najlepsi rycerze i najznamienitsi lordowie 7 królestw walczyli przy użyciu włóczni i mieczy na polach pod strzelistymi murami Harrenhal. Wieczorem zwycięzcy i pokonani udawali się do zamkowej komnaty stu palenisk, by ucztować i świętować. O tych dniach i nocach spędzonych nad okiem Boga opowiada się wiele pieśni i historii. Część z nich jest nawet zgodna z prawdą. Opowiadanie o każdym pojedynku mija się z celem. Nie można jednak pominąć dwóch zdarzeń, które okazały się mieć poważne konsekwencje. Pierwszym z nich było zjawienie się zagadkowego rycerza, drobnego młodzieńca w niedopasowanej zbroi, którego herbem okazało się wyrzeźbione białe czar drzewo z wykrzywionym uśmiechem. Rycerz roześmianego drzewa, bo tak nazywano tego zawodnika, ku uciesze ludu rozprawił się z trzema mężczyznami w kolejnych turach. Tymczasem król Erys II nie należał do ludzi, którzy tolerowali jakiekolwiek tajemnice. Był przekonany, że drzewo na tarczy tajemniczego rycerza śmieje się z niego. I nie mając żadnych innych dowodów,
uznał, że tajemniczym rycerzem jest Sir Jaime Lannister. Opowiadał każdemu, kto chciał słuchać, że najnowszy gwardzista królewski przeciwstawił się mu i wrócił na turniej. Wściekły nakazał swoim rycerzom pokonać rycerza roześmianego drzewa, kiedy rano ponownie rozpoczną się pojedynki, aby go zdemaskować i pokazać wszystkim jego podłość. Jednak tajemniczy rycerz rozpłynął się w nocy. Już nigdy więcej go nie spotkano. Również to rozwścieczyło króla, ponieważ był pewien, że ktoś bliski ostrzegł go przed tym zdrajcą, który nie chce pokazać swojej twarzy. Książę Rhaegar wyłonił się jako ostateczny zwycięzca na koniec turnieju. Nie biorący zwykle udziału w takich wydarzeniach, książę zadziwił wszystkich, przywdziewając zbroję i pokonując każdego przeciwnika, łącznie z 4 rycerzami Gwardii Królewskiej. W finale pokonał Sir Baristana Selmiego, powszechnie uważanego za najlepszego lancera w 7 królestwach, zdobywając tym samym laur mistrza. Mówiono, że wiwaty tłumu były ogłuszające, ale król Erys do nich nie dołączył. Daleki od bycia dumnym i zadowolonym z umiejętności władania bronią przez swego dziedzica, widział w tym zagrożenie. Lordowie Chelsted i Staunton jeszcze bardziej podsycili jego domniemania, oświadczając, że książę Rhaegar wziął udział w turnieju, by zyskać przychylność pospólstwa i zasygnalizować zebranym lordom, że jest wspaniałym wojownikiem, prawdziwym dziedzicem Aegona Zdobywcy. A gdy triumfujący książę Smoczej Skały mianował Lyanna Stark, córkę lorda Winterfell, królową miłości i piękna, kładąc na jej kolanach wianek z niebieskich róż, zgromadzeni wokół króla lizusowscy lordowie uznali to za kolejne dowody jego krętactw. Z jakiego powodu książę miałby w ten sposób znieważać własną żonę, księżniczkę Elię Martell z Dorne, która również była tam obecna, jeśli nie po to, by pomóc mu zdobyć żelazny tron? Simon Staunton podpowiedział królowi, że koronacja dziewczyny Starków, która według wszelkich doniesień była dziką chłopczycą, nie mającą nic wspólnego z delikatną urodą księżniczki Eli, może oznaczać jedynie chęć pozyskania lojalności Winterfell wobec sprawy księcia Rhaegara. Niemniej jednak, jeśli to prawda, to z jakiego powodu bracia Lady Lyanny wydawali się tak zdenerwowani zaszczytem, jaki obdarzył ją książę? Brandon Stark, dziedzic Winterfell, musiał być powstrzymywany przed konfrontacją z Rhaegarem, który uznał to za obrazę honoru jego siostry, gdyż Lyanna Stark od dawna była zaręczona z Robertem Baratheonem, lordem Końca Burzy. Natomiast Eddard Stark, młodszy brat Brandona i bliski przyjaciel lorda Roberta, wykazywał spokój, ale nie był wcale bardziej uradowany. Co do samego Roberta Baratheona, niektórzy twierdzą, że wyśmiał on gest księcia, twierdząc, że Rhaegar nie uczynił nic więcej, jak tylko oddał Lyannie jej należne honory. Ale ci, którzy znali go lepiej, twierdzą, że młody lord przeżył tę obrazę i od tego dnia był wrogo nastawiony w stosunku do księcia Smoczej Skały. Rhaegar Targaryen rozpoczął taniec, który rozerwał 7 królestw, przyniósł śmierć jemu samemu i 1000 innych, a także posadził na żelaznym tronie nowego króla. Fałszywa wiosna 281 roku trwała mniej niż 2 cykle księżyca. Podczas gdy rok zbliżał się ku końcowi, zima powróciła do Westeros z niesamowitą siłą. Ostatniego dnia roku w królewskiej przystani zaczął padać śnieg, a na Czarnym Nurcie utworzyła się lodowa powłoka. Śnieg padał nieprzerwanie przez około 2 tygodnie. W tym czasie Czarny Nurt był już mocno zamarznięty, a sople pokrywały dachy i rynny wszystkich wież w mieście. Gdy zimne wiatry targały miastem, król Erys II zwrócił się do swoich piromantów, każąc im odpędzić zimę za pomocą swojej magii. Ogromne zielone ognie płonęły wzdłuż murów Czerwonej Twierdzy przez cały cykl księżyca. Tymczasem księcia Rhaegara nie było w mieście, by móc to obserwować. Nie znaleziono go też na Smoczej Skale z księżniczką Elią i ich młodym synem Aegonem. Wraz z początkiem nowego roku książę wyruszył w podróż z półtuzinem najbliższych przyjaciół i powierników, która miała go zaprowadzić z powrotem do Dorzecza.
Niecałe 10 mil drogi od Harrenhal Rhaegar napotkał Lyanna Stark z Winterfell i porwał ją, rozpalając ogień, który pochłonie jego ród, krewnych i wszystkich, których kochał, a także połowę królestwa. To, co nastąpiło po niesławnym porwaniu Lyanny Stark przez księcia Rhaegara, było zgubą rodu Targaryenów. Pełną głębię szaleństwa króla Erysa ujawniły jego zdeprawowane działania przeciwko lordowi Starkowi, jego dziedzicowi i ich zwolennikom po tym, jak domagali się rekompensaty za krzywdy Rhaegara. Zamiast ich sprawiedliwie wysłuchać, król Erys rozkazał ich brutalnie zamordować, a następnie zażądał od lorda Jona Arryna egzekucji swoich byłych podopiecznych, Roberta Baratheona i Eddarda Starka. Większość zgadza się, że prawdziwym początkiem buntu Roberta była odmowa lorda Arryna i jego odważne wezwanie sztandarów w obronie sprawiedliwości. Jednak nie wszyscy lordowie Doliny zgodzili się z decyzją lorda Jona i wkrótce wybuchły walki, w których lojaliści wobec korony usiłowali obalić lorda Arryna. Walki rozprzestrzeniły się po siedmiu królestwach jak ogień, a lordowie i rycerze musieli stanąć po jednej ze stron. Robert Baratheon udowodnił, że jest odważnym i niepokornym wojownikiem, podczas gdy coraz więcej ludzi dołączało do jego sztandaru. Robert był pierwszym, który przekroczył mury Galtown, gdy lord Grafton podniósł sztandar dla Targaryenów, a stamtąd popłynął do końca burzy, ryzykując pojmanie przez królewską flotę, by zwołać swoje chorągwie. Nie wszyscy byli chętni. Namiestnik Erysa, lord Meriwether, zachęcał niektórych władców burzy do powstania przeciwko lordowi Robertowi. Jednak wysiłki te okazały się bezskuteczne po zwycięstwach lorda Roberta pod Summerhall, gdzie w ciągu jednego dnia zwyciężył w trzech bitwach. Zebrane na prędce siły pokonały kolejno lordów Grandisana i Kaferena, a Robert zabił w pojedynkę lorda Fela, po czym wziął do niewoli jego słynnego syna, zwanego Srebrnym Toporem. Zwycięstwa lorda Roberta i lordów burzy miały jeszcze nadejść, gdy wyruszyli, by połączyć siły z lordem Arrynem i popierającymi ich ludźmi z północy. Słynne jest wielkie zwycięstwo Roberta pod Stony Sept, zwane też Bitwą Dzwonów, gdzie zabił słynnego Sir Milesa Mutona, dawniej giermka księcia Rhaegara, i pięciu innych ludzi. Mógłby nawet zabić nowego namiestnika, lorda Conningtona, gdyby połączyła ich bitwa. Zwycięstwo przypieczętowało wejście do Rzecza w konflikt, po tym jak córki lorda Tully'ego wyszły za mąż za lordów Arryna i Starka. Wojska royalistów były osłabione i rozproszone po tych porażkach, choć robiły wszystko, by się zjednoczyć. Gwardia Królewska została wysłana, aby wspomóc w odwrocie resztki sił lorda Conningtona, a książę Rhaegar powrócił z południa, by objąć dowództwo nad nową armią zbieraną w krainach korony. Jednak po częściowym zwycięstwie pod Ashford, które spowodowało wycofanie się Roberta, krainy burzy stały otworem dla lorda Tyrella. Wykorzystując potęgę Reach, lordowie zlikwidowali wszelki opór i zajęli się oblężeniem końca burzy. Niedługo potem do zastępów dołączyła potężna flota lorda Paxtera Redwina z Arbor, dokonując oblężenia drogą lądową i morską. Ten proces trwał aż do zakończenia wojny. Z Dorn w obronie księżniczki Eli 10 tysięcy włóczni przepłynęło szlakiem kości i pomaszerowało do królewskiej przystani, by wzmocnić zastępy, które gromadził Rhaegar. Według relacji tych, którzy byli na dworze w tym czasie, zachowanie Erysa było nieobliczalne. Nie ufał nikomu poza swoją królewską gwardią. Zresztą nie do końca, gdyż przez cały czas trzymał przy sobie Sir Jaime'a Lannistera, który miał służyć jako zakładnik. Gdy książę Rhaegar w końcu wyruszył królewskim traktem w stronę Tridentu, towarzyszyli mu wszyscy oprócz tylko jednego, członkowie Gwardii Królewskiej. Sir Baristan Śmiały, Sir Jonathor Dary i książę Lewyn z Dorn. Na początku książę Lewyn uzyskał dowództwo nad oddziałem Dornijczyków, wysłanym przez jego bratanka, księcia Dorana, ale mówił, że uczynił to dopiero po groźbach szalonego króla,
który obawiał się, że Dornijczycy będą wyglądać na zdrajców. W królewskiej przystani pozostał jedynie młody Sir Jaime Lannister. Powiedziano i napisano wiele o słynnej bitwie nad Tridentem. Wszyscy jednak wiedzą, że obie armie zmierzyły się na rozdrożu, które już zawsze nazywano było rubinowym, ze względu na rozsypane rubiny na zbroi księcia Rhaegara. Przeciwnicy byli świetnie zgrani. Siły Rhaegara liczyły około 40 tysięcy, z czego dziesiątą część stanowili namaszczeni rycerze, podczas gdy buntownicy dysponowali nieco mniejszą liczbą ludzi. Ale ci, którymi rozporządzali, byli sprawdzeni w boju, podczas gdy większość sił Rhaegara była świeża i niedoświadczona. Starcie przy Brodzie było zacięte, a w walce zginęło wiele osób. Sir Jonathor Derry został śmiertelnie ranny w trakcie konfliktu, podobnie jak książę Levens Dorn. Ale najważniejsza śmierć dopiero miała nastąpić. Bitwa toczyła się wokół Lorda Roberta i księcia Rhaegara, a z woli bogów lub przez przypadek, a może przez zamysł, spotkali się na płyciźnie strumienia. Obydwaj rycerze walczyli dzielnie na swoich rumakach. Pomimo swoich zbrodni książę Rhaegar nie był bowiem tchórzem. Podczas walki Lord Robert odniósł rany, ale ostatecznie to dzika siła Baratheona i jego pragnienie pomszczenia hańby, która spotkała jego porwaną narzeczoną, okazały się większe. Jego młot bojowy dosięgnął celu i Robert wbił kolec w pierś Rhaegara, rozrzucając kosztowne rubiny, które lśniły na napierśniku księcia. Niektórzy mężczyźni po obu stronach natychmiast zaprzestali walki, wskakując do rzeki, by odzyskać cenne kamienie. Rozpoczęła się krwawa walka, a rojaliści zaczęli uciekać z pola bitwy. Rany Lorda Roberta uniemożliwiły mu podjęcie pościgu, więc oddał go w ręce Lorda Eddarda Starka. Robert udowodnił jednak swoją rycerskość, gdy nie pozwolił zabić ciężko rannego Ser Barristana. Zamiast tego wysłał własnego maestera, aby opatrzył wielkiego rycerza. W ten sposób przyszły król zdobył gorące oddanie swoich przyjaciół i sprzymierzeńców, bo niewielu było ludzi tak szczodrych i miłosiernych jak Robert Baratheon. O zwycięstwie na Rubinowym Brodzie poinformowano, wysyłając ptaki i gońców. Po dotarciu wiadomości do Czerwonej Twierdzy mówiono, że Erys przeklął Dornijczyków. Pewien, że Levin zdradził Rhaegara, odesłał ciężarną królową Rhaelle oraz młodszego syna i nowego dziedzica Viserysa na Smoczą Skałę, ale księżniczka Elia została zmuszona do pozostania w królewskiej przystani z dziećmi Rhaegara jako zakładniczka. Po spaleniu żywcem poprzedniego namiestnika, lorda Chelsteada, za złe rady podczas wojny, Erys mianował na to stanowisko innego, alchemika Rosarta. Człowieka niskiego urodzenia, który nie miał zbyt wielu zalet poza płomieniami i podstępem. Sir Jaime Lannister został tymczasem odpowiedzialny za obronę Czerwonej Twierdzy. Na murach obsadzono rycerzy i strażników oczekujących na wroga. Na widok pierwszej przybyłej armii, którą okazała się armia z Casterly Rock z Lordem Tywinem na czele, król Erys z niepokojem nakazał otworzyć bramy, myśląc, że wreszcie jego stary przyjaciel i dawny namiestnik przybył mu na ratunek, jak to uczynił podczas rebelii w Duskendale. Lecz to nie było jego celem. Tym razem sprawa Lorda Tywina dotyczyła królestwa i był on zdecydowany położyć kres panowaniu, które szaleństwo doprowadziło do upadku. Po wkroczeniu na teren miasta jego żołnierze zaatakowali obrońców królewskiej przystani, a na ulicach polała się krew. Wyselekcjonowana grupa ludzi pobiegła do Czerwonej Twierdzy, by szturmować jej mury i odnaleźć króla Erysa, aby sprawiedliwości stało się zadość. Czerwona Twierdza została wkrótce zdobyta, ale w chaosie nieszczęście spadło na Elias Dorn i jej dzieci, Rhaenys i Aegona. Dramatyczne jest to, że krew przelana na wojnie może być równie dobrze niewinna, jak i winna. A ci, którzy zgwałcili i zamordowali księżniczkę Elię, uniknęli sprawiedliwości.
Nie wiadomo, kto zamordował księżniczkę Rhaenys w jej łożu, ani kto rozbił głowę niemowlęcego księcia Aegona o ścianę. Niektórzy szepczą, że zrobiono to na rozkaz Aerysa, gdy dowiedział się, że Lord Lannister opowiedział się po stronie Roberta. Inni zaś sugerują, że zrobiła to sama Elia w obawie o to, co stanie się z jej dziećmi w rękach wrogów jej zmarłego męża. Namiestnik Aerysa, Rossard, zginął przy bramie posterunku, po tym jak próbował bezczelnie uciec z zamku. Jako ostatni zginął sam król Aerys, z ręki swojego ocalałego rycerza z Gwardii Królewskiej, Ser Jaime Lannistera. Podobnie jak jego ojciec zrobił to, co wydawało mu się najlepsze dla królestwa, kładąc kres szalonemu królowi. I tak zakończyło się zarówno panowanie rodu Targaryenów, jak i rebelia Roberta. Wojna, która położyła kres prawie 300-letnim rządom Targaryenów i zapoczątkowała nową złotą erę pod egidą rodu Baratheonów. Ponieważ algorytmy YouTube'owe są bezlitosne, będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału, a także za kliknięcie w dzwoneczek. Będzie to dla nas ogromna motywacja, a także pomoże nam to rozwijać nasz kanał.